Zapraszam do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jestem głęboko przekonany, że jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu najwyższą jakość prowadzonych badań, w związku z powyższym odpowiednią jakość dysertacji doktorskiej. Uważam, że szkoła doktorska to świetne rozwiązanie dla lekarzy, którzy chcą rozwijać się naukowo. Po skończeniu studiów podczas rezydentury zdobywamy doświadczenie kliniczne, uczymy się, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Szkoła doktorska pozwala nam rozwijać pasję naukową. Możemy realizować własne projekty, łatwiej jest nam też zdobyć na nie finansowanie. Ja na przykład zajmuję się czynnikami ryzyka w chorobie wieńcowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesu zapalnego, cukrzycy i biomarkerów. Dlaczego szkoła doktorska? Pomysł ten pojawił się na trzecim roku studiów. Od zawsze ciekawiła mnie praca na uczelni, co się tam w ogóle robi i na czym tak naprawdę polega praca naukowca. Dla mnie szkoła doktorska to są nieograniczone możliwości rozwoju w wielu aspektach, od naukowego po rozwój osobisty. Wielką przyjemnością jest również możliwość współpracy z światowej klasy naukowcami, autorytetami w świecie nauki w danych dziedzinach, a także to, że możemy się od nich uczyć. W swojej pracy doktorskiej zajmuję się sfingolipidami, a dokładnie sfingozynomonofosforanem i sprawdzamy, czy to właśnie on jest jednym z czynników, który odpowiada za skuteczność treningów wysokogórskich u sportowców. Moim głównym celem badań jest stworzenie programu rehabilitacji pacjentów, którzy zmagają się z chorobą COVID-19. Przede wszystkim będzie to stworzenie takich optymalnych ćwiczeń, optymalnych czynności rehabilitacyjnych, które pomogą pacjentowi wrócić do zdrowia, usprawnić układ oddechowy i wrócić do maksymalnej wydolności organizmu. Jako fizjoterapeuta mam bardzo duże możliwości pracy nie tylko w klinice rehabilitacji, ale właśnie na przykład w klinice alergologii i chorób wewnętrznych, gdzie łączę rehabilitację oddechową właśnie z rehabilitacją ogólną i badaniem czynnościowym pacjentów. Podejmując decyzję o kształceniu w szkole doktorskiej, musicie odpowiedzieć sobie na jedno kluczowe pytanie. Czy kariera naukowa to to, czym chcemy zajmować się w życiu? A jeśli odpowiedź brzmi tak, to może rozpocząć się piękna, ale zarazem wymagająca przygoda, którą mam nadzieję rozpoczniecie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Wszyscy doktoranci Uniwersytetu Medycznego Białymstoku tworzą samorząd doktorantów. Angażując się w jego działania, mamy możliwość uczestniczenia w pracach różnych gremiów naszej uczelni, w tym w Radzie Programowej Szkoły Doktorskiej. A dbamy nie tylko o jakość kształcenia, ale także rozwój pozanaukowy doktorantów. Organizujemy wydarzenia kulturalne, sportowe i integracyjne, na których wspólnie możemy wymieniać się doświadczeniami.